Ze mną Amadeusz Ferrari, fansportu.pl, świeżo przed oficjalnym ważeniem i treningiem medialnym, a ty paradoksalnie więcej masz sparingów przed tą galą niż właściwie treningów chyba, co? No faktycznie, tak, nie, no miałem trochę więcej treningów niż sparingów z ludźmi, ale dość porównywalnie, nie? Tak może 2-3 razy więcej treningów niż tych sparingów z ludźmi. Wiesz, do czego piję, no jednak wszędzie, gdzie się pojawiasz, jest od razu kolejka chętnych, żeby wykręcić jakąś aferę i gdzieś tam trochę z tego torciku dla siebie uszczknąć. Kto tym razem? No tym razem to był Alan Kwieciński, nie ma za dużo o czym mówić, ja szedłem sobie z ojcem, zszedł na mnie, stuknęliśmy się barkami, no jebnęliśmy się, to się jebnęliśmy, ja poszedłem dalej, aż nagle dostałem kopa, mój ojciec wleciał w niego, to było przed hotelem, wniósł go aż do hotelu, do ściany go docisnął, wiadomo, ja tam, Alan się rzucał, chyba tam nawet próbował uderzyć mojego ojca, jak ja zobaczyłem, że wiesz, że coś takiego próbuję, to mu wypierdoliłem liścia. Był tam Szeli, Arek, rozdzielili nas, nie ma za dużo o czym opowiadać, no. Ja jestem przed walką, więc to było bardzo mądre posunięcie i ze strony Szeliego, i ze strony mojego ojca, że to nie ja się z nim starłem. No ale w pewnym momencie Szeli odciągnął mojego ojca, doszło do konfrontacji na pięści, Alan dostał pizdę. Ma już teraz nie tylko pizdę pod okiem, między nogami, ale też pod okiem. No i tyle. Ja tylko chciałbym, żeby nie wypowiadał się na temat mojego ojca za bardzo, bo dla mnie rodzina to rzecz święta, jeśli on tknie, no dla mnie rzecz święta, ja również dotknę jego rodzinę. No i tyle. A słuchaj, że tak spytam, twój tata jest jakimś, że tak powiem, emerytowanym fighterem, czy dlaczego w ogóle do tego doszło? No nie jest jakimś tam, że walczył zawodowo, ale ćwiczył tam ileś lat. No i mój tata jest przede wszystkim moim tatą, który za mnie wskoczyłby w ogień, nie? Kiedyś miałem różne takie sytuacje w życiu, że kurde, a miałem kiedyś taką, że mnie zaatakowali w kilku i nie mogłem tego znieść na mieście i kurwa, koledzy nie odbierali. I byłem aż tak wściekły, bo tam dostałem trochę po łbie od kilku chłopów, że mówię, albo biorę pałę, albo idziesz ze mną. I poszliśmy we dwójkę, kurwa. Wiesz, tata ze mną zawsze wskoczy w ogień, wiem, że mogę na niego liczyć. No i dobrze bardzo się stało, jestem mu wdzięczny, bo prawdopodobnie mógłbym sobie zniszczyć dzisiaj dłonie, a już jutro walczę, więc Alan to idiota. Wiesz co, spotkaliśmy się kilka, to była która gala? To była 10, na której ja miałem walkę i Alan miał walkę. Po tym całym naszym konflikcie spotkaliśmy się przypadkowo, sam na sam. Tam nic nie było wtedy między wami, nie? Właśnie. Dlaczego nie było? Bo ja miałem walkę. Znaczy, doszło do wymiany słownej, ale nie doszło do fizycznej. Dlaczego? Bo on miał walkę, tak? A jak ja teraz mam walkę, a to ja to tam wyjebane, nie? Wiesz, o co mi chodzi? No właśnie, idiota i tyle, no jebać. Słuchaj, po tobie nic nie widać, żadnych obrażeń. Tutaj słyszałem, że mówiłeś, że Alan delikatnie pokiereszowany jest. Też nie widziałem, więc może coś tam przytuszował, albo może wcale nie jest aż tak. Gdzieś tam się kręcił. Aha, wiesz co, ja nie widziałem go na żywo, ja to się dowiedziałem od innych zawodników swojemu, że ma pizdę pod okiem. Więc no, jeśli tak mi powiedzieli, to raczej tak jest. Wiesz co, w ogóle widziałem go tutaj, był z całym sprzętem, z plecakiem fajterskim i wyglądał, jakby miał tutaj zaraz wskoczyć. Już zastanawiałem się, czy to nie jest tak, że on tutaj za Boxdela wbije się. Wskoczyć to on może na chuja co najwyżej śmieć. A powiedz już tak pod kątem twojego zdrowia, coś tam naciągnąłeś, nadszarpnąłeś, w ogóle nie, był jakieś ryzyko? Nie, właśnie ja nie chciałem bić pięściami, dlatego mówię, no raz go chlasnąłem z liścia, dopiero jak ruszył na mnie, no to dostał wtedy strzała, a próbował mnie tutaj jebnąć. A słyszałeś już wersję Alana, jakby... A ty? Jeszcze nie słyszałem, ale ciekaw jestem. No. Było nagrane w ogóle? Nie. Świadkowie? Szeli i Arek. I Arek, nie? Ale jak tak z nimi... No, Szeli, Arek, no i tyle, nie? Tylko, że no oni tam... No ja wiem, że specjalnie nie za bardzo napierdalałem go, jak ten mój ojciec go trzymał, nie? Wiesz, o co mi chodzi? No i tyle. A z nimi co gadałem, to oni mówią, że tam trochę wiatraków poszło, nie? No nie wiem, bo ja, no to tak kurwa, wiesz co, jak jest tak, Szeli, mój ojciec, Alan, to ciężko, żebym tak kurwa za nich, wiesz, o co chodzi, to aż 3 osoby, nie, tego Alana sięgał, więc no ja jestem troszeczkę innego zdania, ale wiesz, tam wszystko adrenalina, może ja czegoś nie wiem, może oni też inaczej to widzieli, wiesz jak jest. To też pewnie trwało 10 sekund, nie, i tak naprawdę każdy co innego pamięta. Trochę dłużej to trwało, wiesz. No dobra, to jeszcze szybkie pytania a propos tego, co tutaj się dzisiaj będzie działo, bo wspominałeś, że mało było tych treningów, ale może coś specjalnego na trening medialny przygotowałeś? Nie, nic nie przygotowałem, czysty spontan.
Będziesz tarczował? Będę. Kto cię będzie prowadził? Robert Raszkiewicz, mój trener. No ale to będzie, rozumiem, na 20%, żeby chronić łapę, czy nie? Znaczy wiesz, no jakby ta łapa już się zrosła, nie? Więc ja tam nie mam się za bardzo czego obawiać, nie? Ja już normalnie tarczowałem na przykład na nagraniach, to normalnie waliłem prawie z całej siły i wiesz. Ale wiesz, jak to jest na nagraniach, to potem w slow-mo jest puszczone, wcale to nie znaczy, że napierdalałeś tam i na 100% szedłeś. Akurat w slow-mo, nie? Mhm. No dobra, co z Filipkiem w takim razie, bo rozumiem, że już emocje po Alanie opadły, jesteś sfokusowany na walce? Co z Filipkiem? No kurwa co, no jutro... Pewnie wolałbyś się wyciszyć jednak. Przegrywa prawdopodobnie w pierwszej, ewentualnie w drugiej rundzie. I cash. No tyle, no wiesz, z tym cashem może być inaczej, jeśli nie będzie w pierwszej rundzie, ale spoko. No dobra, zaraz pewnie spytamy jeszcze Alana, to zobaczymy, co on zapamiętał z tej sytuacji. A tobie życzymy powodzenia i dzięki za rozmowę. Hej.